Siema, jestem Pakila, to jest szybki update z dnia 2 marca 2021 roku, więc na sam początek. W tym tygodniu wzięcie udziału w serii wyróżnionej daje nam dwa razy więcej expa oraz dolarów. Mamy nową kolekcję tygodnia, kolekcję głębin, składającą się z skamieliny oraz basa czerwonookiego o wartości 95 dolarów. Znowu powróciła darmowa podróż. W katalogu znowu pojawiła się limitowana odzież. See something you like? Some of the town's healthiest citizens use. Więc to byłoby na tyle z limitowanej odzieży. Jak chodzi o promocję, mamy promocję na kamizelki oraz na buty. Więc to byłoby na tyle z katalogu. W tym tygodniu kolekcjoner kosztuje 5 sztabek złota mniej, czyli 10 sztabek złota. Również u Madame Nazar mamy promocję na wykrywacz metalu oraz łopatę. A u Passera mamy promocje na niektóre broszury. A w stajni mamy promocje na konie wielozadaniowe, a bardziej na jedną rasę. Również mamy w tym tygodniu bonusy dla kolekcjonera. Branie udziału w wydarzeniach w grze swobodnej, jeśli chodzi o kolekcjonera, zapewni nam 50% więcej dolarów oraz więcej expa, roli oraz postaci. A jeśli zbierzemy jakiś przedmiot kolekcjonerski w wydarzeniach w grze swobodnej dla kolekcjonera, oprócz jaje kondora, otrzymamy dwa razy więcej expa za ten przedmiot do expa roli. Jeśli nam się uda skolekcjonować wszystkie przedmioty w kolekcji tygodnia, to otrzymamy zniżkę 30% na dowolny przedmiot w roli kolekcjonera. W tym tygodniu nie jest wymagany poziom, aby kupić broń miotaną. Również zniesiono poziom wymagany do tego, aby kupić broszury do 50 poziomu. Oczywiście na ten tydzień. Więc to byłby na tyle. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Wejdźcie na Discorda, link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.